Od kilku lat jarmark na Nikiszu cieszy się wielkim zainteresowaniem. Niektórzy przyjeżdżają do tej katowickiej dzielnicy kupić rękodzieło czy regionalne wyroby, a inni po prostu pospacerować wśród stoisk. W tym roku będzie ich około 180. Nie zabraknie też występów muzycznych i atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark, który potrwa do niedzieli, można dojechać bezpłatnie komunikacją miejską. Karolina Komada. Latem od pustu babci Anny, a zimą jarmark świąteczny i tak już od 2007 roku. Nikiszowiec po raz kolejny zamienił się w świąteczną krainę i przyciąga tłumy odwiedzających nie tylko z województwa śląskiego. Jest taka nietypowa atmosfera, bo samo to budownictwo i to wkomponowanie tych wszystkich straganów, no to jest takie wyjątkowe. Weekendowy jarmark w Nikiszowcu potrwa 3 dni. Prezentuje się na nim około 180 wystawców z całego kraju. Jak na każdym tego typu wydarzeniu, trudno uniknąć dyskusji o cenach. No nie powiem, że jest tanio, tak? Ale jak kogoś stać, to może sobie coś pozwolić. Czy nie miałe, czy jakiś smalczyk, cokolwiek. Wydaje mi się, że to jest właśnie urok tych świąt, nie? Jeździmy do Wiednia, jeździmy gdzieś do Pragi, a u nas też są piękne jarmarki. Tyle. Po 5 zł. Pomimo dość wysokich cen, wystawcy nie narzekają, a ich stanowiska są odwiedzane przez tłumy. Ja myślę, że ten rynek takiego handmade'u cieszy się teraz powodzeniem. Ludzie zaczynają doceniać tego typu rzeczy i myślę też dużo kwestia sprzedaży internetowej. Ludzie też dużo internetowo teraz w tym czasie kupują i myślę, że fajnie się to w fajnym kierunku rozwija. Wśród straganów znajduje się m.in. stanowisko pani Iwony, która od kilkunastu lat przyjeżdża zarówno na jarmark świąteczny, jak i letni odpust. Przede wszystkim kompozycje na stół wyjątkowe w różnych stylach, w stylach ekologicznych, takich naturalnych. Mogą zakupić przede wszystkim tradycje świąt, szopkę betlejemską, którą wykonujemy wraz z dziećmi, mamy różne projekty. Możemy zakupić takie autorskie propozycje, kompozycje do okna, na komodę, anioły, choinki. Jarmark w Nikiszowcu potrwa do niedzieli 10 grudnia. Oprócz tradycyjnych stanowisk organizatorzy przygotowali dodatkowe atrakcje. Akurat nasz jarmark, największą jego atrakcją jest po prostu Nikiszowiec i to, co jest na stoiskach. Więc mamy trochę koncertów, które się będą w przestrzeni Nikiszowca działy. Nie mamy tradycyjnej sceny, ale ona też tutaj zawsze była taka, nie wiadomo co z nią zrobić. Będą też trochę, będą animatorzy z różnych bajek się pojawiać. Mamy bardzo ładne ozdoby świąteczne, które będzie można podziwiać, robić sobie zdjęcia. Mamy dużo dobrego wina. Tradycyjnie na jarmarku można przyjechać się karuzelą wiedeńską. Wiasne osiedle zostało zamknięte, dlatego najlepszą opcją jest przyjazd do Nikiszowca bezpłatną komunikacją publiczną.